Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Dzisiaj będziemy tuningować Nissana Skyline'a R34. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, zapraszam Was serdecznie. No więc tak, w poprzednim odcinku pokonałem sobie przede wszystkim wszystkich rywali na Outronie. Jednego było naprawdę bardzo ciężko pokonać, ale się jakoś udało. Zrobiłem jeden wyścig URL, włożyłem kilka części tuningowych do tuningu osiągów dla Skyline'a i w zasadzie tyle, pojeździłem chyba jeszcze kilka sprintów. Zostało mi do wykonania już niewiele wyścigów, na pewno pojawią się jeszcze URL, więc trzeba się i tak bardzo tutaj starać. Jestem właśnie na Street X i to, na co zwróciłem, znaczy chciałem zwrócić Waszą uwagę w poprzednim odcinku, którego niestety nie mogłem udostępnić, to jest to, że na tych Street X'ach wskazówka jakby na turbo sprężarce nie dochodzi do końca. Natomiast gdy jeżdżę po jeździe dowolnej, ta wskazówka już jest jakby do maksa, przynajmniej w Eclipse. Ja Wam to za chwilkę pokażę. Zostało mi jeszcze dwa okrążenia, no już jeszcze tylko to i następne. I zobaczycie sobie, że właśnie ta wskazówka turbosprężarki dochodzi do końca, a tutaj tej no, po prostu nie dochodzi. No i zobaczcie sobie teraz, jak to wygląda. O, widzicie? Dochodzi do samego końca. Pewnie jest to jakiś bug, chyba wizualny. Nie jestem pewny. Zobaczmy sobie, jak wygląda mapka. Mam jedną gwiazdkę do wykonania. Jeden wyścig URL się pokazał. Tak, zrobimy sobie gwiazdkę moim Eclipse'em. I później ulepszymy, tak jak obiecałem Wam, Skyline'a. Okej, okay, i mam tutaj gwiazdkę. Będziemy musieli dojechać w konkretne miejsce, ale czy to będzie... Okej, okay. To będzie jakieś coś, jakieś zdjęcie do prawdopodobnie magazynu. I pojedziemy sobie... Jakby było najszybciej tu... A, w ten sposób, dobra. No to jedziemy właściwie cały czas prosto. Ojej! Ale żebym skopał. Jedziemy cały czas prosto przez miasto, a potem skręcimy w lewo i w prawo ostro. I w zasadzie będziemy już na miejscu, bo tam trzeba będzie przejechać przez most. Czyli tak, w Skyline'ie w zasadzie zostało mi do zainstalowania turbo. Pisaliście w komentarzach o tym, żebym go jakoś tam konkretnie stunigował. Postaram się, ale niestety nie da się tutaj tych naklejek jakby modulować, tak? Czyli zmieniać ich położenia na samochodzie, tylko da się je nakładać no, po prostu takie, jakie są, więc myślę, że skorzystanie z tych gotowców unikalnych będzie tutaj naprawdę niezłym pomysłem. Okej, okay. Dojechaliśmy sobie na miejsce. Tutaj możemy sobie samochodem poruszać. Weźmy sobie kontrolę, trochę zła kamera. Tutaj chyba będzie dobrze miasto widać. Tak, szczególnie, że odwróciłem się. O Boże. Nie, statek sobie uchwycimy, czy miasto? Miasto lepiej, co? Okej, okay, w ten sposób. O, chyba tak najlepiej będzie. No, całkiem nieźle wyszło. I zobaczmy, ile kasy dostałem. 1000, niewiele. Tutaj jest jakiś sprint. Mamy też trochę gotówki. Dobrze, pojedźmy sobie sprint, a potem przysiądę się już na Skyline'a i ulepszymy go sobie trochę, bo już chyba wystarczy mi tyle gotówki, co mam. Tak jest, to jest mój Eclipse. I włożymy sobie tam turbosa zajebistego. Będziemy naprawdę koksić. Tamten samochód i tak już jest bardzo szybki, natomiast potrzebuje trochę kontroli, w sensie jakiejś lepszych części do poprawy aerodynamiki. No oczywiście części tych wizualnych, bo w tej grze części wizualne, takie jak spoiler czy zderzaki, wpływają na prowadzenie samochodu i to diametralnie. Szczególnie jeśli włożymy poszerzony bodykit. To już wtedy w ogóle. Chciałbym sobie właśnie je odblokować, ale powiem szczerze, że robienie wszystkiego na 100% to jakby nie jest moja pasja. Wystarczy... What the hell? Oh my god. Wystarczy mi to chyba, co mam. Ale skopałem, Boże. No nie wiem, zobaczę. Może skorzystam z jakiegoś save'u 100%.
żeby po prostu pokazać się wszystkie ciekawe bodykity do wszystkich samochodów. Może i tak zrobię, jeszcze nie wiem. No i tak, jeszcze myślę ciągle o tych SUV-ach. Nie wiem, czy to właśnie zrobić na zasadzie tego bonusu. Natomiast skupię się w tym odcinku na Skyline'ie. Będziemy sobie go za chwilkę tuningować. Mam nadzieję, że tym razem spełnię wasze oczekiwania i no, może wyjdzie z tego coś fajnego. Postaram się jakoś dobrać kolory poszczególnych części oraz jakąś dać fajną naklejkę na całą karoserię, żeby to wyglądało w miarę fajnie. Skyline jest i tak już fabrycznie dosyć szeroki, dlatego bodykit wyglądałby oczywiście fajnie, ale może obejdzie się bez niego. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Tutaj już mamy ostatnią prostą. Zostawiłem tych wszystkich gnojków z tyłu. I gotowe. Pięknie. 2000 gotówki. Teraz to już na pewno powinno mi wystarczyć na ten cały tuning. Chodźmy sobie do garażu. Zmieńmy na Skyline'a. I chodźmy do jazdy dowolnej. Pojedziemy sobie do warsztatu z częściami do tuningu osiągów. I on jest tutaj dalej trochę. Wow, oh yeah. O Boże, co oni robią z tymi samochodami? Zobaczcie, jak paskudnie wyglądają z tym tuningiem. Mam nadzieję, że ja tak nie spieprzę tego Skyline'a. Wow, ale on fajnie wygląda, kurde. Nie, no co oni robią, do cholery. Brakuje mi tu przyczepności, zdecydowanie. Ojej, ojej, ale katastrofa. Katastrofa, ludzie. Ej, ja tego nie wygram, bez kitu. Ej, no jeszcze się wrąbał we mnie. God damn it. Dobra, robimy duży łuk. No fuck, spadaj stąd. Dobra, wyprzedziłem go. Został jeden tylko. No i nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Chyba go nie dogonię w tym roku. Ale nie, coś tam zwolnił. Dobra. Jest katastrofa, nie dogonię go. Kurczę, jest strasznie zwrotny. A mój Skyline jest po prostu w szarej dupie, naprawdę. O Boże, zobaczcie, nie da się po prostu. Nic nie zrobimy na tym tuningu. Bo jeszcze to mi zostało do zainstalowania. I redukcja wagi. Zaraz. Tu mamy wszystko, redukcja wagi. O, tutaj możemy. I turbo. Zostanie mi kasy. Świetnie. Kasy mi zostało tak zajebiście dużo, że mi nie starczy już na tuning. No świetnie, po prostu świetnie. Aha, właśnie, mówiliście coś o tym, o tych wyścigach w garażu. World map. Complete, not complete. Właśnie, żeby robić te wszystkie wyścigi i dzięki temu będziemy mogli osiągnąć 100%. No zobaczmy, na przykład tu jest jakiś wyścig z poziomu pierwszego. Zobaczę, jak się właściwie tutaj spisze moim Skyline'em. I chyba tutaj też można zarabiać kasy, zgadza się? Okej, pięknie. To jest okrążenia, to są okrążenia. Bardzo fajny wyścig, bardzo krótki, bardzo szybki. Moi przeciwnicy mają równie dobrze stuningowane samochody co ja. Nie wliczając w to niestety modyfikacji karoserii, której ja nie posiadam, a oni tak, i im się prowadzą samochody lepiej. Znaczy prowadzą, no oni po prostu są zajebiści na zakrętach, niestety. Ale jestem ciekawy, czy po ukończeniu tego wyścigu, który wybrałem sobie właśnie z garażu, czy będę mógł... No fuck! Czy będę mógł... Czy dostanę kasę? O, o to mi chodzi. Bo o kasę mi teraz chodzi. Chodzi mi o tuning, żeby tego Skyline'a tutaj maksymalnie stuningować, żeby dać mu prawdziwego powera. Bo ja widziałem na wielu filmach właśnie z tego Undergrounda, że to jest koks. To jest najlepszy koks w tej grze. Oczywiście każdy stuningowany samochód dobrze w tej grze jest koksem. O, już wygrałem. Ale Skyline jest taki naprawdę koks. No i gówno dostałem. Myślę, że będzie ciekawie, chociaż jeszcze nie mam tych fajnych modyfikacji. Ale jest inny Skyline, zobaczcie.
po prawej stronie. Właśnie, ja się zastanawiam, jak będziemy mogli sobie przerobić te... Wow, ej, zobaczcie jakie chamy! Jak będziemy mogli przerobić te lampy z tyłu. Bo one ogólnie fabryczne są piękne, no nie? Ale można sobie wsadzić też jakieś inne. I ten Skyline, który stał po mojej prawej stronie, no ma te światła zrobione po prostu paskudne. Po prostu są ohydne. Ale jestem pewny, że są też takie, które będą wyglądały w miarę okej. I felgi też oczywiście sobie, wow, sobie dobierzemy. Ale fatalnie mi dzisiaj idzie, co? Zobaczcie, jest tutaj Skyline, już mnie dogonił. W ogóle spoiler, nie wiem, jakoś tak ktoś dobrał paskudnie. Ja bym w tym Skyline w ogóle nic nie zmieniał, no ale niestety to wymusza na nas gra, żebyśmy podnieśli poziom wizualny naszego samochodu. I trzeba się niestety do tego dostosować. Takie są realia. Cholera. Wiem, że wy w swoim wieku nie lubicie się dostosowywać do niczego. No ale to jest gra. Okej, okay. Wygrałem i zobaczmy. 2000. No, tak sobie. I tutaj mamy kolejny wyścig. Pokażę wam jego tylko fragment, bo tutaj są aż trzy okrążenia i jedziemy po mieście. Natomiast bardzo fajnie się zaczyna na autostradzie. I ogólnie bardzo lubię te tereny w tej grze. Tutaj po prawej stronie miniemy właśnie żółty salon. I już jestem na przodzie. O, co to za jakiś zawijazd tutaj? No. Okej. Dobrze. Okej, świetnie. Coś przeciwnicy dają mi niezłe fory teraz. Chyba dlatego, że nie mam żadnych części wizualnych włożonych. Albo i nie, albo zaraz się zaczną do mnie zbliżać strasznie. W każdym razie na razie tego nie robią. No i dobra, chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Tunigujemy Skyline, zobaczcie. Pierwszy jakby zderzak od razu usuwa nam znaczek GTR. Kurczę, no, powiem wam szczerze, że to wygląda nawet fajnie. Roadrunner, jak to wygląda dookoła? Chwileczkę, gdzie jest tam moja myszka? Wow, wow. Roadrunner, wow. Klikaj się, fuck. Myszką muszę przełączać. Roadrunner, gdzie ty jesteś? Tu. Tak kwadratowo trochę, co nie? Może za kwadratowo? O, te są już słabsze. O, te są, dobra. Nie, to jest za mocne, ale to jest bardzo fajne. Jak to się nazywa? Wolf Pack. Okej. Okay. Dodajemy Wolf Pack. Roadrunner, nie? Wolf Pack. Gdzie ty jesteś? Co wy powiecie na to? Coś tak kwadratowo, co nie? Damy z tyłu może coś innego. Takie coś damy. O. Tak. To wygląda fajnie. A takie coś? Blast Storm, okej. Nie wiem, jak kurczę, jaki próg wybrać tutaj, szczerze mówiąc. A może dajmy... O, coś takiego. Zderzak z przodu damy inny. Spoilery? Ja bym zostawił fabryczny, ale niestety musimy tutaj coś zmienić. A dajmy takie coś. Maska. Damy tutaj włókno węglowe. Wlot powietrza. To będzie fajnie wyglądać nad tym kierowcą. Takie coś. Czy nie? Nie. Dajmy takie coś. Ok. I z tyłu właśnie. Zobaczymy, jak to z tyłu wygląda tutaj. Boże. Nie, musimy któryś z tych zamontować. Dramat. Jak to wygląda? No dobra, dajmy te. Boże. No nic nie mogę innego zrobić. Muszę te części takie wizualne ostatnie jakby montować. Dajmy tutaj rakietę. Felgi jakieś dajmy tu. Może te? Czy te? Nie. Te też nie. Te też nie. To wyglądają spoko. Wow! Te są niezłe. Dajmy te.
Nie, to nie pasuje. Nie, 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 nie. A dajmy te, o, właśnie. Te są jak w Nizmo, wiecie? Pięknie, dobra, mamy felgi. Części z włókna. Ej, słuchajcie, wcale... Aha, dobra, już nie mam kasy praktycznie. Super. Tego już nie mogę sobie kupić. No dobra. Jakoś tam sobie stunigowałem tego Skyline'a. Jest naprawdę bieda. Bieda jest totalna. Zanim on będzie, kurczę, wyglądał... Czekajcie, weźmy sobie... Zanim on będzie, kurczę, wyglądał tak naprawdę serio, no to... Oj, trochę czasu minie. Muszę dużo kasy zdobyć przede wszystkim. A to będzie trochę trwało. Ja myślę, że część kasy zdobędę po prostu poza odcinkiem. Już nie będę was męczył. Natomiast dzisiaj, jak widzieliście, zainstalowałem sobie trochę tych części i myślę, że już w przyszłym odcinku zaczniemy sobie też więcej robić tych zawodów URL, żeby popchnąć nieco fabułę do przodu. Myślę, że nie wygląda aż tak źle, jest jeszcze kilka rzeczy tutaj do zainstalowania, ale sprawdźmy jeszcze naklejkę, jakąś dajmy tutaj naklejkę, bo myślę, że można coś wybrać już fajnego za te 1000 dolarów. 1283 dolary, które mi zostały. Myślę, że mogę coś tutaj fajnego wybrać. No, zobaczymy. Nie jestem pewny, ale chyba nie zainstalowałem wszystkich części do tuningu osiągów. Nie wiem. Dobra, dajmy tutaj winyle. Unique nas interesuje. Albo Top Factory. Nie, Art Factory, przepraszam. Co tu mamy do wyboru? Nie, to nie jest wcale takie drogie. To też. Takie coś, czy... To fajnie pasuje. Sponsorów jeszcze nie możemy. Top layer. Co to jest? A, to jakieś to gówno. Nie, tu mi nic nie pasuje, ale tu było coś fajnego. I sobie to założymy. O, właśnie to. Pięknie. Dobra, i teraz przydałoby się zmienić kolorek. A co, jakbyśmy dali czarny? Tylko... Ja bym wszystkie w ogóle samochody w tej grze na zielono malował, bo moim zdaniem najfajniej wyglądają. No ale może macie jakieś lepsze pomysły na jakiś inny kolor do tego samochodu. Felgi jakie? Felgi chyba czarne. Zapieprzymy. A i tutaj... Już nie mam kasy na to. No i dobra, w sumie tak wygląda Skyline. Na obecną chwilę jeszcze sporo rzeczy jest jakby tutaj do pozmieniania. Jak macie jakieś obiekcje, piszcie w komentarzach. W następnym odcinku postaram się to zmienić. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Hej.